Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu podpisała umowę o współpracy z grupą Santander. Dzięki niej studenci finansów i rachunkowości będą mogli odbywać ciekawe staże i praktyki w BZWBK. Nawiązanie współpracy jest bardzo korzystne dla nas, a szczególnie dla studentów z kierunków ekonomicznych. My takie kierunki prowadzimy, tutaj szczególnie kierunek finanse i rachunkowość. Współpraca obejmie m.in. realizację projektów podnoszących jakość edukacji, wspieranie działalności badawczej, a także zwiększenie dostępności programów szkoleniowych i promocję wymiany międzynarodowej. Studenci już na poszczególnych latach studiów będą mogli odbywać staże, praktyki w bankach tej sieci. Jest to sieć międzynarodowa z kapitałem hiszpańskim, a więc po prostu tutaj oczekujemy oczywiście od naszych studentów znajomości języka hiszpańskiego. Będziemy ich nakłaniać do studiowania tego języka, no i stwarzać pewne możliwości uczenia się języka hiszpańskiego. Dla studentów finansów i rachunkowości jest to ogromna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego w jednej z największych w kraju grup finansowych. Taka umowa ramowa stwarza określone możliwości, wobec tego my tutaj korzystając właśnie z tej umowy będziemy kierować tych studentów, którzy zechcą odbywać takie staże. To są staże jednomiesięczne, staże dłuższe, trzymiesięczne. Umowę o współpracy z grupą Santander podpisały także pozostałe uczelnie wchodzące w skład konsorcjum akademickiego, czyli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie.